Wyznacz wartości parametru m, dla których równanie opisuje okrąg. Doprowadzimy równanie do postaci x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. W pierwszym nawiasie umieścimy wszystko, co jest związane z x. Mamy więc x kwadrat minus 2x. Następnie wprowadzamy sztucznie element połowę tego, co stoi przy x do kwadratu, czyli u nas 1 do kwadratu. W drugim nawiasie umieszczamy to, co jest związane z y, czyli y kwadrat plus 4y i również wprowadzamy sztucznie połowę tego, co stoi przy y do kwadratu. Ponieważ 1 do kwadratu oraz 2 do kwadratu wprowadziliśmy sztucznie, należy teraz to odjąć. Czyli mamy minus 1 do kwadratu, minus 2 do kwadratu. To co pozostało, przepisujemy. Czyli mamy minus m kwadrat plus 2m plus 5 równa się 0. Do pierwszego nawiasu zastosujemy wzór skróconego mnożenia. Mamy a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Zapiszemy to w postaci a minus b do kwadratu. Zastosujmy to. Nasze a kwadrat to jest x kwadrat, czyli w miejsce a wstawiamy x. Według wzoru mamy teraz znak minus nasze b kwadrat to jest 1 do kwadratu, czyli zamiast b wstawiamy jedynkę i całość podnosimy do kwadratu. Do drugiego nawiasu zastosujemy wzór skróconego mnożenia z plusem, czyli tutaj mamy znak plus. Więc w nawiasie również jest znak plus. Zastosujmy nasze a kwadrat to jest y kwadrat, czyli w miejsce a wstawiamy y. Teraz według wzoru mamy plus. Nasze b kwadrat to jest 2 do kwadratu, czyli zamiast b wstawiamy 2. Resztę możemy wydziałać, czyli mamy minus 1 do kwadratu, czyli 1, minus 2 do kwadratu, czyli 4. Resztę przepiszemy. Teraz zgodnie z równaniem Oba nawiasy zostawimy po lewej stronie równania. Natomiast całą resztę przeniesiemy na prawą stronę równania. Czyli mamy minus 1 minus 4 plus 5 to nam się redukuje. Minus m kwadrat po przeniesieniu na prawą stronę damy, dostaniemy m kwadrat. I tu będzie minus 2m. Po prawej stronie równania mamy r kwadrat. Czyli wszystko to, co się znajduje po prawej stronie naszego równania, to jest nasze r kwadrat. Dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu przyjmuje wartości większe lub równe 0, natomiast nasze r jest promieniem, czyli nie, nie może być zerem, więc nasze r kwadrat będzie większe od zera. Podstawmy do naszego równania to, co obrazuje w naszym równaniu r kwadrat, czyli mamy m kwadrat. Minus 2m ma być większe od 0. Rozwiążmy tą nierówność. Wystarczy, jak m wyciągniemy jako wspólny czynnik przed nawias. Czyli mamy m razy, co daje m kwadrat? Oczywiście razy m. I m razy, co daje minus 2m? Oczywiście minus 2. Rozwiązujemy nierówność kwadratową, czyli musimy naszkicować parabolę. Znajdźmy więc najpierw miejsca zerowe. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0. Wtedy, gdy albo m będzie 0, albo m minus 2 będzie 0, czyli m wyniesie 2. Naszkicujmy nasz wykres. Nasza oś, na naszej osi x mamy teraz m. Zaznaczmy nasze miejsca zerowe, czyli mamy 0 i 2. Współczynnik A przy M kwadrat jest dodatni nosi 1, czyli ramiona paraboli są skierowane do góry. Nas interesuje ten fragment wykresu, gdzie wartości są większe od zera, czyli tam, gdzie wartości są dodatnie, czyli to jest ten fragment oraz ten fragment wykresu. Tylko i wyłącznie większe od zera, więc kółeczka są otwarte. Zrzutujmy więc te fragmenty na oś x i odczytajmy z wykresu nasze rozwiązanie. M -y należą do przedziału od minus nieskończoności do 0. Otwarte suma od 2 do nieskończoności.